Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. A gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział: Wy dajcie im jeść. Rzekli mu: Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść? On ich spytał: Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli: Pięć i dwie ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie po stu i pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i resztek z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. Dzisiaj widzimy wielki tłum, samych mężczyzn było pięć tysięcy, a jeszcze kobiety, dzieci. Widzimy też apostołów dwunastu, widzimy pana Jezusa. Pan Jezus inaczej patrzy. Patrzy na ten tłum i wzrusza się, chce im pomóc. Są jak owce nie mające pasterza. Przychodzą, słuchają jego słów, doświadczają uzdrowienia, jakby zapomnieli o tym, żeby zabrać ze sobą coś do jedzenia. O tym pamięta grupa apostołów. Odpraw ich. Niech idą sobie coś kupią, bo zgłodnieli. A Pan Jezus mówi, nie, nie muszę odchodzić. Wy dajcie im jeść. A my mamy tylko 200 denarów. Nie wystarczy kupić jedzenia dla takiej mnóstwa ludzi, takiego mnóstwa. Ale co macie? Upewnili się, że mają pięć chlebów i dwie ryby. Pięć to jest symbol człowieka, symbol jego zmysłów, jego sfery takiej cielesnej, i żeby zaspokoić sferę cielesną, to Pan Bóg też przychodzi z pomocą. Ale nie posługuje się tak, jak chciał diabeł na pustyni, mówił do Pana Jezusa: Spraw, aby ten kamień stał się chlebem ale korzysta z chlebów już istniejących. Korzysta z tego, co posiadają apostołowie. Apostołowie są obdarowani. Apostołowie mają się dzielić. Jest jakby zapowiedź Eucharystii. Pan Jezus bierze te chleby, odmawia dziękczynienie, patrzy do nieba, błogosławi, łamie i rozdaje swoim uczniom. A uczniowie dopiero z tymi kawałeczkami chleba idą do grup po 50 po sto osób, no i cóż, co to jest taka mała drobina wobec tak wielkiej ilości ludzi? A jednak idą z wiarą i kiedy zaczynają się dzielić, nie ubywa, lecz przybywa. Jest to znak też, jak już mówiłem wczoraj, że dobra, które otrzymujemy od Pana Boga, którymi się dzielimy, mają to do siebie, że one się pomnażają. Natomiast kiedy się nimi nie dzielimy, jesteśmy jak morze martwe. Oni siedzą nad jeziorem Galilejskim. Jest to może pełne ryb i, i życia, ponieważ przyjmuje i oddaje tak jak jezioro. I dzisiaj każdy z nas zauważy, jak bardzo jesteśmy obdarowani. Nieprawdą jest, że nic nie mamy. Mamy ciało, to już jest to obdarowanie. Mamy na przykład wzrok, czy słuch, czy możliwość chodzenia, to jest obdarowanie. Ktoś powie tak mało, ale jeżeli Zamienimy to na dobre spojrzenie, na uśmiech. Niewiele kosztuje, a wiele daje. Albo na przykład na posłuchanie kogoś, nie tylko mówienie, ale też słuchanie. Jakże dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ludzie są głodni, czasem bardziej niż chleba drugiego człowieka. Święty Albert Milowski mówi: Żeby być dobrym jak chleb, to ja jestem tym chlebem do połamania, żeby ludzi nakarmić. Może to mnie kosztować, rzeczywiście. Mogę czuć się połamany, ale, ale tego chleba przybywa. Kiedy zaczynam się sobą dzielić, dzielić swoją wiarą. Wtedy przybywa. Widać cuda Bożej łaski. Moi drodzy, Pan Bóg nas obdarowuje. Dziękujemy Panu Bogu za to, że dał nam swojego Syna, który na każdej mszy świętej jest łamany i rozdawany. Jego uczniowie, apostołowie łamią go, aby rozdać tłumowi chleb, który jest żywym chlebem, który jest na drogę do nieba. I dzisiaj, tak na koniec, warto sobie tak uświadomić, że jesteśmy naprawdę obdarowani jako Kościół katolicki. Możemy uczestniczyć w sakramentach, w sakramencie pokuty i pojednania, we mszy świętej, w komunii świętej. To jest niesamowity dar, którego. Nie do końca sobie tutaj na ziemi będziemy mogli zdać sprawę, dopiero w niebie. Święta Faustyna Kowalska powiedziała, że gdyby aniołowie mogliby nam zazdrościć, to tylko dwóch rzeczy by nam zazdrościli: a mianowicie możliwości ofiarowywania swoich cierpień tego, co jest takim moim połamaniem i możliwości przyjmowania komunii świętej. Moi drodzy, Dziękując panu Jezusowi za Eucharystię, za ten codzienny chleb, także za to, że obiecał, że jeżeli ktoś będzie troszczył się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie mu dodane, i to się dzieje. Jeżeli rzeczywiście dzieje, troszczymy się o to, żeby zadbać o Królestwo Boże, aby dzielić się swoją wiarą, to wtedy to wszystko jest dodawane do naszego życia. Jesteśmy chronieni przed nędzą, ale też i przed bogactwem. I na tę drogę, właśnie takiej bezpiecznej drogi do nieba, dzielenia się swoją wiarą, tak zauważenia tego, co otrzymaliśmy od Chrystusa, Chrystusa aby się tym dzielić, przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.